Wybory prezydenckie 10 maja. Czas najwyższy podjąć decyzję. To bardzo ważne wydarzenie. Ja oddam swój głos na Bronisława Komorowskiego. Sprawdzony, poważny, świetna rodzina, piękny życiorys, wykształcony, przeszedł przez tyle funkcji, żeby dojść do tego stanowiska, czyli był wiceministrem obrony, ministrem obrony, marszałkiem Sejmu, wielokrotnym posłem. Był przecież też człowiekiem, który walczył o wolność, za tę wolność, za tę walkę siedział. Prezydent Bronisław Komorowski to 5 priorytetów na nową kadencję. Bezpieczeństwo, czyli wzmocnienie naszej siły narodowej w Europie i na świecie. Rodzina, karta rodziny, wsparcie dla ponad miliona osób, ale również to rozwiązania prorodzinne, dłuższe urlopy macierzyńskie i elastyczny sposób zatrudnienia. Konkurencyjna gospodarka, innowacje, połączenie biznesu z nauką. Dla młodych praca to karta przedsiębiorcy, to mieszkania. Dla młodych nowoczesny patriotyzm to jest inne podejście do naszej dumy narodowej poprzez radosne świętowanie, patriotyzm codzienności. Ja nie mam żadnych wątpliwości. Myślę sobie, że większość tu moich przyjaciół z Myślenic, tak jak najbliższy mi senator Bisztyga, będziemy wszyscy głosować na Bronka Komorowskiego. Szanowni Państwo, 10 maja zapraszam do lokali wyborczych. Głosujcie na prezydenta zgody i bezpieczeństwa, prezydenta Bronisława Komorowskiego. Naprawdę warto oddać głos na Bronisława Komorowskiego.